Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Niestety się coś gdzieś nie udało. W jakimkolwiek by to... Z jakiegokolwiek by się to powodu nie działo, to się nie udało. Jakieś coś wywaliło, wykrzaczyło. No, trudno się mówi, ale to nic. No miałem okazję właśnie wrócić przy okazji oddać questa, zyskać rękawice. Elemental damage leech as health. You do not regenerate health. No okej, okay, no nic, nieważne. Melee critical strike chance. Melee fire damage. Increase minion damage. No tak, to minion damage to jest właśnie to, czego ja potrzebuję. Czy włócznia jest jednoręczna, czy dwuręczna? Not quite right. No dobra. Find Pallion Study. Aha, czyli żeby znaleźć ten Pallion Study, to po prostu muszę się poruszać trochę po tym wszystkim. No dobra, to poszukam. Myślałem, że to będzie jeden z takich oznaczonych questów. Z jakiegoś powodu tą grę wywaliło. Nie wiem dlaczego. I co, i muszę od nowa tą mapkę. Aha, okej. Okay. Tak jakbym w ogóle nic tutaj nie zrobił. Dobrze, że chociaż questa mi zapisało, że zrobiłem. Wydaje mi się, że dwa miałem, ale może mi się wydaje. Die. Na szczęście to jest jeden z tych tytułów, które się mega szybko włączają. Więc nie muszę się tak przejmować, że o, teraz będzie wszędzie daleko i coś. Chociaż podejrzewam, że jakby mi się coś takiego w endgame zdarzyło, to żeby to nie wiem jak gra była wyrozumiała w tym temacie, to bym się wnerwił. Ciekawe tylko, bo tytuł już jest tak długo w developmencie, że może być w końcu tak, że już gracze się nacieszą nim, zanim on wyjdzie tak naprawdę. Co, jeszcze masz zamiar wstać? Cze, wstał dziad. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale... Wiecie, ciężko jest zadbać o grę, kiedy jeszcze trzeba się martwić o to, żeby ona wyszła. Bo jeszcze pół biedy, kiedy byśmy mieli już wypuszczoną grę. A tylko trzeba było się przejmować tym, że... Żeby udoskonalić tytuł, wydawać patche i tak dalej, a tak muszą ją i patchować, i udoskonalać, i wprowadzać nowe rzeczy, i projektować nowe rzeczy. I prowadzić support, i nie wiem co tam jeszcze, nie? Nie jest to specjalnie za dobry pomysł. Ups. No, podnoś ten łuk. Aha, dobra, gdzie indziej leżał. Ja się zastanawiałem, dokąd ty, kobieto, idziesz? Dobra, dawajcie mi poziom. Przynajmniej widzę, że rzeczywiście poziomy są tutaj tak... Czy przeciwnicy są tak rozlokowani, że te poziomy wchodzą w miarę regularnie. No nie muszę czekać na kolejny poziom, tam powiedzmy o, wbiłem 20 i teraz na 21 to będę musiał czekać pół roku. Apprentice. Taki apprentice. Dobrze. Ja mogę i tak tańcować. Zaraz, bo mi się myszka obśliznęła z tej, z podkładki. Opera, używasz Goliata podkładki, jak mogłeś się... No, nieważne. Dobra, jeden leży, jeszcze dwóch. Oczywiście, że lodowa tarcza.
Hot damn! Może jakaś skrzyneczka, co? Chłopaki, dziewczyny. Jak będzie? Producenci, deweloperzy. Po co? Opera, przecież my wiemy, że tobie skrzynki nie są potrzebne. Stary, zobacz, co ty robisz tą postacią. Pamiętasz, co robiłeś nekromant? No dobra, pamiętam. Tu. Dobra, to akceptuj questa. Zaraz, to jest wykonane, chyba o to chodzi. Tak, i idziemy dalej. Quest, trochę golda. Wydaje mi się, że gold... jakby w tego typu tytułach gold jako nagroda... Trochę mnie nie przekonuje. Dobra, co my tu mamy? I tak będę chyba latał z tarczą. Zasłaniam się tarczą, rzucał shurikenami. Damage over time, increase critical strike chance. Slow on hit, health on kill. O, no niech będzie, powiedzmy. Crafting items. Graphic searching forge. Forge. To zabrać? W sensie chciałbym... czekajcie. Block effectiveness. Fracture chance 10% minor will add 5 crafting stability item. Tier 2 block effectiveness. Dobrze, będę musiał jeszcze o tym poczytać, popatrzeć. Ale system craftowania widać, że jest rozbudowany, nie? Ulepszyć każdą zdolność, którą mam na przedmiocie. Ciekawe, czy to tak samo wygląda na jakichś tam legendarach, no nie? Najczęściej legendarnych afiksów nie da się zmienić. Ale może da się jakieś tam rzeczy poprawić. Masz wyjść, ty zdech. A, no zaraz. I co? Gdzie jest moja zbroja? No, dawaj moją tarczę, złodzieju. Zawsze to jeden slot na ekwipunek, nie? Fajnie wygląda to miasto, tam poniżej. Ewidentnie się ktoś postarał, kurczę, no graficznie, zobaczcie. Przypomina mi to miasto w... Zaraz, to było miasto lochów? W Heroesach 5? Wydaje mi się, że było takie zawieszone w jaskini. No dobra, tobie podejdę i jebnę. Zdychać do licha. Pasywka. Dobra, więcej dodża, im więcej dodża, tym lepiej. Decoy. Fire throwing attack dexterity. Tauntuje przeciwników. No, jestem zajarany tym tak, że się w głowie nie mieści. Tu muszę mieć 3 punkty, żeby dodatkowe shurikeny wrzucić, ale to nic, attack speed dodatkowy w shurikenach wcale mi nie przeszkadza. Szczególnie, że to jest jedyna droga w tym kierunku, więc spoko w sumie. Tylko, że jeszcze sporo muszę dofarmić.
die, cause death is the only way for you. A, przeciwnik. W sensie taki twardszy. Wcale go nie zauważyłem. Myślałem, że to jakiś efekt zaklęcia jest za mną po prostu. O, żeż ty. Zaraz, zaraz ty, czekaj. Ups, zapomnij. No trochę mi się zejdzie z zabiciem bossa. Co się stanie, jak to mnie trafi? Troszkę boli. A może takiego odskoku zacznę używać? Chociaż za dużo many. A, no, skoro tak też można. Myślałem, że nie mogę go zaatakować inaczej niż dystansowo, szczerze mówiąc. Moje shurikeny są spoko, ale tak raczej do farmienia. Tak, to tak, klasycznie autoatak, prosto w rej. Połknąłeś portal! Co to mnie odteleportuje na drugą stronę, to? Okej. Czyli nic z tego nie rozumiem, gdzie jestem teraz. Armor shard. Leżeć mi tam, a nie. Teraz jakiś plan ognia znowu. Dobra, do ciebie to aż się przejdę. Tyrannosaurus Sex. Już mi zdemonetyzują wideo. A co to? A, no tak, te robale. Not happening. Mobility. Dobra, dam ci w rej tak klasycznie. Ruined era. A, no właśnie, no bo przecież Last Epoch opierał się o tą koncepcję, że podróżujemy w czasie. Nie tyle z miejsca na miejsce. No. Wkropmy przeciwnikom. Zobaczcie, że tak spoglądam na zegarek, ale moi gracze są tak podnieceni dzisiejszą sesją, że nic, tylko słyszę cały czas sesja, kiedy sesja, już sesja, będzie sesja, na pewno będzie sesja. Znaczy spoko, ja się mega cieszę, tylko ludzie kochani, wibruje mi cała ręka przez cały dzień. Jeszcze jakieś robale idą za mną.
Szczerze mówiąc, jest tu tak ciemno. Że nie bardzo widzę przeciwników. Glyph of Stability. Stability Mouth. No, kolejni nowi przeciwnicy. I to się nazywa różnorodność. Diablo, ucz się. Nie no, w Diablo ich było sporo. W czym ich było tak mało? A co ja narzekałem? Nie pamiętam już. Na co ja nie narzekałem? Na bank spotkałem z jakimś bossem. Takiej areny nie robi się tak dla nikogo. Co to tak bez końca? A dostaję chociaż za to expo? No dostaję jakiegoś. O i pojawił się właśnie. Najbardziej zainteresowany. Nie wiem czym są te ich ataki. Nie chcę wiedzieć. Czy to się nigdy nie kończy? O, okej, dobra, już wiem, gdzie się to kończy. Ja sobie to popodnoszę. Oj, 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 już ty się tam nie, wiesz co? Oj, 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 oj. No dobra, mam stanowczo za mało obrażeń chyba. Będzie ział, będzie ział. Będzie ział. Dobra, spokojnie, to po prostu potrwa. Uwaga, uwaga. Łapy. Teraz będzie lał. I zaraz będzie ział. Uderzenie. Zlewka. I zaraz będzie zianie. O, nie podoba mi się stać obok. Dobra, nic specjalnego nie zyskałem na tym. To jest jakiś szajs, to jest coś takiego. Posortuj itemy. Nic. Nic, ale to też nie ma wielkiego znaczenia. Czy ja tu coś jakiegoś... Młotek jak młotek, ale może... Raczej... Nic. Health minionów, inteligencja, siła, health regeneration. Specjalnego health on kill. Często slow on hit, increase damage. No ale bez tarczy bym był. Akurat tarcza spoko mi pasuje. Dodatkowy health, void resistance, increased armor. Dodge. I w tyle w temacie. Kolejna pasywka. Wiadomo gdzie idziemy, nie? Idziemy w kierunku dodge, dodge, dodge. Będę miał tarczę. Co nie zablokuję tarczą, to uniknę. Czego nie uniknę, to postaram się zablokować tarczą, a całą resztę zabiję dzięki swoim shurikenom.
Tak, tak, na pewno jest jakiś... O! Ty też masz sporo dodża, ty mało powredny. Spróbuj sobie to zdodżować, jak ci macham pał przed twarzą. Ujojoj. Chodź, ja cię wyczeszę. Okej, okay, Glaives. To może powrót do miasta. Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. Jakby znacie doskonale mechanikę hack and slash. No, ciężko jest tutaj się... Greetings. Ciężko jest się tutaj wybić w tym temacie w jakikolwiek sposób, zarówno twórcom gier, jak i takim twórcom YouTube'owym, bo co tu wymyślisz? Siedzisz, grasz, farmisz, farmisz, zabijasz, zabijasz, póki ci to przynosi przyjemność, później kończysz, jak już ci tej przyjemności nie przynosi i w zasadzie nic więcej z tym nie robisz. Módlmy się po prostu, żeby to nam jak najwięcej przyjemności na jak najdłuższy czas dawało. Ale nie ma tu specjalnie czego do pokazania niesamowitego. No, gra jest świetna i rzeczywiście ktoś nad tym pomyślał, jak to zrobić. Rumble number of exchange continuous powers. Jakże tu się nie ma co przyczepić, szczerze mówiąc, bo i zarówno ten system skilli, jak i tego, że im więcej ich używasz, przy przeciwniku więcej zabijesz, tym więcej punktów w danym skillu specjalizacji dostaniesz i tak dalej. To jest genialna rzecz. Tu nie ma się do czego przyczepić po prostu. No to jest świetny pomysł, połączenie najlepszych mechanik, o jakie gracze prosili zawsze praktycznie w każdym jednym tytule. To jest połączenie Skyrima i Diablo, no come on, jak źle może to wyjść. Także jeżeli macie w ogóle jakąkolwiek możliwość, to naprawdę zapraszam was do zakupu tego tytułu, bo jest świetny, nie? Last Epoch to jest jednak gra, która potrafi zachęcić, tylko czy potrafi przytrzymać? Bardziej potrafi zachęcić do tego, żeby wrócić, nie? Niżeli przytrzymać na dłużej. Bo tak mi się wydaje, że póki nie mamy jakiegoś głównego zadania i nie wiemy, dokąd brniemy, ani za co walczymy, to ciężko jest nas utrzymać jako tako. W jednym miejscu jako graczy, nie? Takie mam wrażenie przynajmniej. Co znalazłem? Same jakieś ostrza i quiver. Chance to bleed. No, weź. Chance to blind. No, nic specjalnego, szczerze mówiąc. Także jeżeli macie niedosyt hack and slashy, ja mam bardziej niedosyt RPGa porządnego niż hack and slasha. Nie uważam Baldur's Gate'a trójki za porządnego RPG'a akurat. Stąd też moje takie mniemanie, że mi tego brakuje. No to stanowczo zapraszam was do takiego tytułu. Bo na razie z hack and slashami nie jest ich mało na rynku, ale większość z nich to raczej niszowe produkcje typu gry indie czy coś w tym stylu. I mają się one dobrze, nie ma im co zarzucić. Ale nie mamy czegoś z naprawdę wysokiej półki. I dalej, wydaje mi się, że Last Epoch to też nie jest tego typu tytuł, nie? Więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego tytułu a la Diablo, no to nie jest to, tak mi się wydaje. Na pewno nie jak Diablo 2. Ja bym powiedział, że to jest genialny mod do Diablo 3. Tylko nie zrozumcie mi źle, genialny mod do Diablo 3, nie tam byle jaki, nie? Gods.
Okej, muszę wrócić do Council Shards. Znaczy Council coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. W każdym razie teleport. Im szybciej punkty doświadczenia, tym szybciej poziom. Dobrze, że tu nie ma ograniczonych zwojów, ale to jest zawsze czas wczytywania, którego nie chcę. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem, już się służy, nie? Ja chcę tylko iść. Strach. No, punkt pasywki jeszcze dostałem. Więcej jeszcze dodge'a. Dodge rating. To mamy co? Dodge and parry. You have an additional dodge rating and a chance to receive glancing blow when hit. Glancing blow. Aha, okej. Osłabione uderzenie. Dobrze, dobrze. Osłabione uderzenie to też uderzenie, ale przynajmniej nie boli tak mocno. Dobrze, dobrze. Zrozumiałe. Też nie ma gościu gdzie mieszkać. Ja tu portal otworzyłem, zamiast skoczyć za mną, to nie. Im więcej go biłem, tym szybciej rósł. Za wolno go biłem pewnie. Okej, okay, i dalej. The Lower District. Jak nisko można upaść? In the darkness. Stay back. Teraz się zamienisz w mutanta jakiegoś na bank. No, oczywiście, że tak. Taki atak. O, taki jeszcze atak. Widział kto? O. Chyba powinienem jeszcze trochę podfarmić, tak mi się wydaje. Goddammit, pogięło cię do reszty, gościu. Ja chyba ogarniam ten schemat. You have been slain, bandit level. This is not how story ends, traveler. Return to the place of failure to regain hope and continue on. No tak, czyli chyba... Aha, dobra, to jeszcze się powinienem spotkać z bossem, albo się wrócić całkowicie i... co? I pofarmić trochę. Nie ukrywam, że tak z kilka poziomów by mi się przydało. Z pięć. Albo jakiś ekwipunek lepszy. Tylko, że jestem wybredny. Czyli co, na razie jeszcze farmimy. Później tu wrócimy, jak będzie jeszcze chwila, żeby tu wrócić. Chociaż tu jest jeszcze jakaś kapliczka. Jeżeli to jest jakaś dobra kapliczka... No niekoniecznie. Moi kochani... Jakby to jest operacja, tak? Czyli spotykamy się z tym tytułem na 3 do 5 odcinkach. Myślę, że jeszcze spotkamy się z nim, ale na kolejnych odcinkach na pewno spotkamy się z nim troszeczkę dalej. Jak już rzeczywiście bardziej wchłonę się w ten... jakby bardziej wrócę do Last Epoch, nie? Czyli podekspię sobie troszeczkę postać, wbiję tam powiedzmy jakiś 30 poziom na przykład, chociażby nawet. I wrócimy sobie wtedy z 4 odcinkiem i z 5 odcinkiem wrócimy, kiedy rzeczywiście już powiedzmy czy wymaksuję, czy cokolwiek tam zrobię w przyszłości, żebyśmy mogli zobaczyć sobie na przykład endgame. Na obecną chwilę widzicie, z czym się to je. To jest klasyczny hack and slash i to jest taki hack and slash, jakiego od dawna, dawna potrzebowaliśmy. Wszyscy fani hack and slash naprawdę prosili o to od długiego czasu, ale ta gra już dosyć długo się rozwija i nie ukrywam, ona się dosyć długo i rozwija, okej? Okay? Także nie patrzcie tylko na dosyć długo. Ona się rozwija i wprowadzono kolejne postaci i pewne inne rzeczy, których nie było w momencie, kiedy ja grałem, no nie? Jest wiele ulepszeń, wiele poprawek. Warto jest dać temu tytułowi szansę, ale nie inwestowałbym w niego dużych pieniędzy, bo na obecną chwilę nie widzę jeszcze żadnego...
żadnej wersji 1.0 na horyzoncie i cały czas się to nie zapowiada, nie? Nie chciałbym, żeby to było jakieś takie kolejne Warframe, które będzie się ciągnąć w tej becie i ciągnąć, aż ludzie zapomną, że to była w ogóle kiedykolwiek beta i że to nigdy nie wyszło z takiej oficjalnej bety i tak dalej. Zobaczymy. Gra jest fajna, po prostu zajmuje dużo czasu, dopóki nie będą mi resetować postaci bez sensu, no nie, bo tam nowy content i znowu nie będę musiał tego farmić w kółko, tylko wrócić co jakiś czas do swojej postaci, po prostu pograć sobie, to spoko. To będę cisnął w ten tytuł i co jakiś czas go wam pokazywał, jeżeli będziecie chcieli go zobaczyć, albo jeżeli wyjdzie jakiś większy update. Widzimy się w kolejnych odcinkach, niekoniecznie z Last Epoch, ale w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Dajcie mi znać, co myślicie o tym tytule, czy warto w niego zainwestować, jeżeli już troszkę sobie w niego pograliście. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej.